Frigil, który niedawno skończył 10 lat, mieszka w wiosce Lanil, gdzie za sprawą częstych wyjazdów swojego dziadka Ernalda niekiedy dopada go samotność. Niewzruszoną przyjaźń okazuje chłopcu jedynie Ophelia, młoda adeptka architektury, oraz Fluffy, pies, który pojawił się w życiu Frigiela kilka lat wcześniej. Tak brzmi opis nowej książki z cyklu Frigiel i Fluffy noszącej pod tytuł Początek i zgodnie z nazwą jest to prequel przygód, które poznać mogliście w trzech tomach bestsellerowej serii wspomnianego cyklu. Dzięki tej książce odkryjesz początek niesamowitej przygody Frigiela oraz jego wiernego kompana Fluffy'ego. W Lanil odbywa się tymczasem wielkie polowanie na skarb, w którym biorą udział wszystkie miejscowe dzieci. Ophelia oraz Frigiel w towarzystwie Fluffy'ego liczą na to, że wygrają obiecany zwycięzcą diamentowy kill-off i pokonają Erika i jego bandę. Jednak kiedy znika Jenna, młodsza siostra Erika, wszystkie dzieci łączą siły, aby ją odnaleźć. Książkę już teraz możecie zakupić w sieci sklepów Empik, jednak dla was mam dwa egzemplarze, które rozdam w konkursie. Więcej szczegółów znajdziecie w opisie, a teraz zapraszam do oglądania. Ostatnia zapowiedź w sobotę na Mineconie aktualizacji Minecrafta 1.17, która skupi się na jaskiniach oraz górach, zmieniła moje podejście do tej serii dosyć bardzo. Mimo, że się tego spodziewałem i oczekiwałem tego, chyba nie tylko ja, od wielu lat, w końcu się tego doczekaliśmy. Tak bardzo w to chyba nie wierzyłem, a z drugiej strony tak się tego spodziewałem, że uciekłem 30 tysięcy kratek dalej właśnie z nadzieją, że będzie aktualizacja jaskiń, chociaż z drugiej strony byłem przekonany, że już wkrótce będę mógł iść na tereny, w których będę miał swoją główną bazę, ale okazuje się, że nie. Moi drodzy, moi kochani, kolejny odcinek Snapcrafta i dzisiaj sobie troszeczkę pogadamy właśnie o tematyce 1.17. Jeżeli taki dosyć nietypowy odcinek wam się spodoba, taki bardziej pogadankowy, chociaż też co nieco sobie tutaj porobimy, koniecznie zostawcie dużo łapek w górę oraz komentarzy, co o tym sądzicie, oraz co chcecie na przykład, żebym poruszył w kolejnych odcinkach i co chcecie, żeby było na tych odcinkach, no to chętnie te komentarze ogólnie poczytam i wezmę sobie pewnie je do serca, ponieważ jeżeli chodzi o podział rzeczy, które robię na odcinku i rzeczy, które będę robił na live, chciałbym, żeby to było takie 50 na 50. Takie żmudne, sztampowe i czasochłonne rzeczy oczywiście na live'y, a takie ciekawsze, jak to się mówi, creme de la creme, zostawię sobie na odcinki, żeby to było jakoś fajnie nagrane i w lepszy sposób zarchiwizowane niż zapisy live'ów. Ale to nie znaczy, że zamierzam zrezygnować z nagrywania odcinków na rzecz live'ów, bądź odwrotnie. Zrezygnować z live'ów jest naprawdę na rzecz odcinków. Wszystko po trochu, żeby każdy, kto jest na live'ach i na odcinkach, mógł coś znaleźć dla siebie. A jeżeli ktoś ogląda tylko odcinki, to też był z tego zadowolony. Tak samo i na live'ach, jeżeli ktoś nie ogląda odcinków, a ogląda tylko live'y, chociaż wątpię, że jest zdecydowanie jakaś, nie wiem, duża część osób. Może kilka osób by się znalazło, ale zdecydowanie sądzę, że jeżeli już, to osoby tylko są, które oglądają tylko odcinki, a live'ów nie. Moi drodzy, troszeczkę się tu zmieniło. Oczywiście to było wszystko robione, praktycznie wszystko, o ile nie naprawdę wszystko, na live'ie 8-godzinnym, kiedy to czekaliśmy na wydanie, właściwie ogłoszenie aktualizacji 1.17 na Mineconie. No po prostu czekaliśmy sobie na Minecon, chociaż przeżyłem wtedy dosyć niezbyt ciekawe przygody, ponieważ straciłem ekwipunek. Tak na szybko wam to opowiem. Wchodziłem sobie do jednej z kolejnych piramid, ponieważ chciałem sobie oczywiście zdobyć troszeczkę TNT, troszeczkę jakichś innych rzeczy fajnych z skrzynek. Już sobie skopałem w dół, tam gdzie jest TNT, zdobywam kilka sztuk, nie wiem, z 3-4 sztuki zniszczyłem. I jakimś cudem z góry spadł mi creeper, który wybuchł i mnie zabił. Oczywiście itemki moje leżały, chciałem sobie po prostu zobaczyć, na jakich koordynatach jestem, czyli ta sztuczka z wyjściem świata i przy wchodzeniu klikanie F3. I nie wiem jakim cudem, ale chyba wtedy się po śmierci nie załadowały te bloki, ponieważ po wejściu ponownie na świat odpaliły się tamte kolejne TNT, które prawdopodobnie aktywował creeper wybuchający i mój ekwipunek przepadł. No ale udało mi się w większości go odrobić, na przykład tak wygląda moja siekierka, nie jest tragiczna, nie jest idealna jeszcze, toporek jest idealny, mieczyk w końcu jest idealny, jest taki dobry, dobra strona tego co się stało, ponieważ dzięki temu będę miał mieczyk naprawdę idealny, no najlepszy miecz jaki może być w grze, ponieważ nie wiem czy pamiętacie, tamten był na sharpness 4, i oczywiście już nie mogłem rzucić sobie na sharpness 5, bo było za drogo. Tutaj na szczęście jest super. Jeżeli chodzi o butki, są fajne. Spodnie też, tak samo jak czapeczka. No ogólnie odrobię sobie ekwipunek. No szkoda mi najbardziej oczywiście netherite'u, bo to praktycznie jeden blok, jeżeli chodzi o sztabki, mi zniknął, a potrzebuję sporo tych bloków do umieszczenia w komnacie donatorów, ponieważ no kilka donatorów
powyżej 200 zł się pojawiło, a wówczas za 200-złotowe donaty dawałem i będę dawał oczywiście, bo jeszcze nie zdążyłem nikomu tego przypisać, wspomniane bloki Netherite, o których najbardziej szkoda. Nie jestem pewien, czy na odcinkach wam tłumaczyłem, skąd mam tutaj totemy. Otóż sprawa jest prosta. Jakiś czas temu w okolicy pojawił mi się, jak ja na to mówię, najazdyk, czyli patrol pillagerów. No i takowego zabiję. Mówię, no tak, przecież ja mam tutaj pełno krówek, sobie zaraz wypiję mleko, to zejdzie mi efekt. Czego mądry Piotruś nie przewidział? Że oczywiście ten wieśniak jest traktowany przez gry jako najazd, jako twór, tak gadam, jako wioska. I najazd tutaj z uśmiechem się pojawił. Stety albo niestety. Również na tym live'ie 8-godzinnym zrobiłem sobie taką pseudo, bardzo małą i tanią, ale działającą farmę żelaza. Oczywiście wieśniaki są z mojej farmy, której też chyba wam nie miałem okazji zaprezentować. Wszystkie poradniki do tego znajdziecie w opisie i oczywiście, ja wiem, ja się przyzwyczaiłem do tych komentarzy, że ty lubisz wszystko na live, nie, think of me, nie. Ale ostatnio, wiecie, ile było komentarzy, jak robiłem tę farmę creeperów? Farmy też robię w zeszłym sezonie na odcinku, a teraz to robisz ponownie, ty powtarzasz się, nie jesteś konsekwentny. Problem jest taki w tym, bo oczywiście ja tu troszeczkę nad wyraz pokazuję te komentarze i troszeczkę przedrzeźniam, ale chciałbym tutaj zaznaczyć jedną rzecz, że ja wam, moi drodzy, wszystkim nigdy nie dogodzę. Ja chciałbym tego Snapcrafta nagrywać i streamować w sposób, jaki chcę. Uważam, że robienie takich rzeczy jak farma żelaza, którą robiłem w Snapcrafcie 4, i to dwa razy, robiłem w Snapcrafcie 3, i w Snapcrafcie 2 takiej nie robiłem, bo jeszcze chyba działała stara, albo jakaś inna, już nie pamiętam. Chyba inna działała. Tak, tutaj taką pojedynczą farmę, no stwierdziłem, że na odcinek i tak to by się nie nadało. Tak samo jak farma wieśniaków, która od wielu, wielu sezonów wygląda cały czas tak samo i nagrywałem o tym poradnik. Tak samo zresztą jak farma żelaza, czy też farma mobów, tylko że farma mobów z trapdoorami powoduje, że mam tutaj pełno creeperów. Też mam sporo gunpowdera, ponieważ sobie lubię tutaj troszeczkę poawczyć, już mam 290 dzień. Awczyc oczywiście dla dwóch celów, dla żelaza, żeby mieć tego jak najwięcej, oraz oczywiście dla gunpowdera. Nie jestem pewien, czy gdzieś mam tutaj fajerwerki, jak najbardziej mam. Jeżeli chodzi o żelazo, no to ta jedna sekcja już troszeczkę mi tego naprodukowała, bo mniej więcej chyba jednego golema na 40 sekund produkuje. I mamy tutaj tyle żelaza i tyle żelaza. Troszeczkę ruszy już wywalałem, więc podejrzewam, że można tak oszacować, że jest tutaj półtorej skrzynki podwójnej, czyli trzy pojedyncze. A jeżeli chodzi o farmę wieśniaków, znajduje się ona tam na końcu, żeby nie było jakiejś tutaj korelacji i żeby się wzajemnie jakoś nie uzupełniała ta właśnie farma villagerów z tym wieśniakiem, który jest tam do handlu. Dlatego zrobiłem to troszeczkę dalej i naprawdę farma fajnie działa. Na początku były tutaj dwa wieśniaki. Pamiętacie, to w poprzednim odcinku, to wiem, że wam pokazywałem. Tam przy handlu miałem dwa wieśniaki. Teraz jest jeden, ponieważ jeden z nich został tutaj sprowadzony. Natomiast drugi wieśniak, to przez jakieś trzy noce minecraftowe próbowałem znaleźć tu w okolicy zombie wieśniaki. I raz mi się udało, ale jakimś cudem coś tam chyba go zabiło, czy nie jestem pewien, chyba jakiś szkielet go zabił, już był nazwany name tagiem bodajże. No troszeczkę się wpieniłem, ale na szczęście kolejnej nocy udało się znaleźć kolejnego wieśniaka zombie i tam się już wycwaniłem, ponieważ jak znalazłem go, od razu wsadziłem go do łódki, nazwałem name tagiem, czyli on już mi nie zniknie, obudowałem od góry i poleciałem szybko się kimnąć. Wszystkie moby potem się albo zdespawnowały, albo popaliły się, czy tam poginęły. Czemu wy nie jesteście w farmie? O cholera, czekajcie, czy ja czasem... Oni nie mają tutaj otwartej przestrzeni, one gdzieś tutaj mają swój wylot, dokładnie. No teoretycznie schody... Tory powinny je blokować, żeby stąd nie wyszły. I trochę tych wieśniaków kolejnych mamy, ale jak widać, chyba nie do końca to działa. Dobra, ja na razie zrobię tak, a później otworzę, jak będzie kolejna noc farmę wieśniaków, to one tam wejdą i ja potem je wrzucę jakoś do tego tunelu. Poradzę sobie, spokojnie. Kontynuując, zrobiłem w ten sposób, że te moby, które oczywiście były w okolicy typu zombie i szkielety, się popaliły, creepery albo były, albo się zdespawnowały, już nie jestem pewien. No i jakimś cudem udało mi się zdobyć jednego wieśniaka kolejnego, czy to miałem dwa, no i potem się naprodukowały cztery, a jak już były cztery, otworzyłem trapdory i farma działa. W jednym z kolejnych odcinków, ale nie w kolejnym, właśnie z tymi wieśniakami troszeczkę się pobawimy. Myślę, że taka rzecz, którą chcę zrobić na odcinku, będzie wprost idealna. No i oczywiście zacząłem też coś troszeczkę sobie drążyć bazę tymczasową. Nawet co nieco sobie dzisiaj, myślę, w związku z tym porobimy. Mianowicie, no nie da się ukryć, że baza tymczasowa jest wzorowana na bazie JJ Jokera oraz jego trzecim sezonie serii Przygody z Minecraft. To było epickie przywitanie.
Witam was, jestem JJ Joker, a to jest kolejny odcinek z serii Przygody z Minecraft. I dzisiaj sobie zejdziemy do kopalni, no po prostu i ten szum mikrofonu w tle, no po prostu to jest perfekcja. Postanowiłem właśnie w tym sezonie zrobić bazę tymczasową na wzór takiej JJ-owej, który w trzecim sezonie w swojej bazie chciał zrobić taki piękny kompleks w górach. I ja tutaj spróbuję również kompleks w górach zrobić. Na przykład, zobaczcie, tutaj mamy wejście na górę, troszeczkę inne niż miał JJ, ale bardzo wzorowane, nie da się ukryć. No i tutaj będziemy mieli, moi drodzy, takie pomieszczenie wyjściowe. Tu prawdopodobnie będzie kolejne wyjście na taras, taki balkon, coś takiego jak miał właśnie JJ. Tutaj mamy taką sypialnię pod mini kopułą, no ale to kopuła za bardzo nie jest, chociaż kusi mnie. Kusi mnie, żeby ta kopuła była dużo lepiej odwzorowana. Ale na razie jeszcze nie mówię tak, nie mówię nie. Dobra, robi się noc, mógłbym za chwilkę w sumie tych wieśniaków tam do farmy w ten tegolić sobie, więc o ile z przyzwyczajenia nie pójdę spać, to to zrobimy. Mamy tutaj oczywiście takie proste, jak widzicie, można powiedzieć framugi. Framuga to jest chyba złe słowo, ale takie obramówki, o, obramówką będzie lepszym słowem, z ciemnego dębu. Natomiast tutaj mamy piękne z okorowanego świerku. Oczywiście ten blok to jest ten sam, który możecie zauważyć na dole, bo na dole również mamy takie tutaj... takie, no, okorowane ramki dookoła. Tutaj to samo oczywiście, no i w tym miejscu również postanowiłem coś takiego zaimplementować. I w tym miejscu, moi drodzy, będzie mój mini magazyn, w którym oczywiście, jak nazwa mówi, będę trzymał swoje przedmioty. Natomiast to, co tutaj widzicie, to... prawdopodobnie będzie tutaj albo takie spore dosyć okno, albo, co myślę nawet byłoby lepszym pomysłem, taka częściowo oszklona ściana i tutaj wyjście drzwiami, gdzie mógłbym sobie właśnie przejść do jakiegoś tutaj, nie wiem, ogrodu czy coś takiego. Mógłbym troszeczkę tym terenem się lepiej zająć i naprawdę coś przepięknego tu zrobić, na przykład to zadyrtować czy coś takiego. No niesamowicie podoba... O, jeny fantom. Niesamowicie podoba mi się to miejsce. Natomiast, jak już mówiłem, chciałbym, żeby to był kompleks i to będzie kompleks w górach, tylko że, jak widzicie, tutaj mamy dalej tunel. W tym miejscu, w tych ścianach, chciałbym sporo tych wieśniaków sobie poumieszczać, nawet nie wiem, z 20 sztuk ogólnie, tak co kratkę nawet. Oczywiście w większości, ale nie wszystkie, to będą łuczarze. Po to, abym mógł sobie z nimi handlować, dawać im patyki, a oni będą mi dawali oczywiście dużo szmaragdów. A mam fajny pomysł, co mógłbym zrobić, żeby oczywiście w kolejnym albo w jednym z kolejnych odcinków naprawdę tanim kosztem tych szmaragdów dużo nazbierać. No myślę, że taka tematyka odcinków jak najbardziej może wam się spodobać, ale wy koniecznie, moi drodzy, dajcie mi znać tak szczerze, konkretnie, co chcecie, żebym prezentował na odcinkach, z jakich, że tak powiem, tematyk. No bo jak mówię, wszystko na pewno odpada, no bo chcę dzielić sobie połowę na live'y, połowę na odcinki. Chciałbym na odcinkach, jak mówiłem, robić takie ciekawsze rzeczy, no ale teraz pytanko, co dla was jest ciekawsze, a co nie? Przygody, no to raczej oczywiście będziemy przeżywali sobie na odcinku. Wyjątkiem tutaj oczywiście było wyjście do End City, pokonanie pierwszego smoka oraz Withera, nie, Withera pokonałem akurat na odcinku. Po tych wszystkich pretensjach, jakie przeczytałem w związku z smokiem, pomyślałem, że no dobra, Withera chociaż już na odcinku pokonam. Ale dalej uważam, nie zmieniłem zdania, że pokonanie smoka na odcinku po raz kolejny w identyczny sposób, żadnych innowacji, no byłoby dosyć, no nieciekawe. Musiałbym wymyślić coś naprawdę mega, ultra oryginalnego, żeby ta walka ze smokiem była dosyć interesująca. Tak jak w poprzednim sezonie ktoś zaproponował, abym spróbował zabić smoka kotwicami Netheru. I co, udało się? Udało. Odcinek ciekawy? Oczywiście. Żeby takie pomysły mieć, to jak najbardziej mógłbym spróbować ponownie. No i jeżeli coś ciekawego wam, ludziska, wpadnie, jakiś naprawdę oryginalny pomysł na pokonanie smoka, no to możliwe, że ja go sobie tutaj wskrzeszę i po raz pierwszy pokonamy sobie drugiego smoka. Dosyć fajnie nawet to brzmi. Tutaj oczywiście, jak już mówiłem, będziemy mieli wyjście do tego wspomnianego kompleksu. To będzie na... ujeny, fantom, popierdzieliło cię, czy co? Chyba tak. Tutaj będziemy mieli właśnie wyjście i będą mosty. Jeden most będzie trafiał do tej góry, drugi do tej, trzeci do tamtej. No i na przykład w tej górze będzie farma krów, w tej będzie farma pszenicy, a tam jeszcze coś innego. Generalnie plany są świetne.
Natomiast chciałbym teraz przejść do części głównej odcinka. Ja wiem, że dopiero już ponad 15 minuta leci, ale generalnie chciałem i tak wam wszystko tutaj zaprezentować, co, jak się zmieniło i tak dalej, jakie plany, no i kilka kwestii wymyślić. Mógłbym teoretycznie to też zrobić na końcu, a na początku zrobić główną tematykę, ale głupio by było oprowadzać dopiero pod koniec odcinka o tym, co się zmieni, w kwestii tego, co się zmieniło, kiedy już na przykład zrobiłbym to, co na dzisiaj zaplanowałem. Uznałem, że to nie jest najlepszy pomysł. Cholera, jest ciemno. Tam są te dwa zombiaki, znaczy zombiaki, villagery, ale prawdopodobnie wkrótce to będą zombiaki. A jak otworzę tutaj farmy, to inne zombiaki mi wejdą i zabiją tych widerowych. Czemu ja gadam widerowych? Zabiją mi tych wieśniaków, którzy się rozmnażają, więc no prawdopodobnie te dwa, które wyszły sobie, będą musiały same sobie radzić. Idziemy się kimnąć. Chciałbym troszeczkę zająć się magazynem, oczywiście też ultra bym się zamierzał wzorować na tym, co robił swego czasu JJ Joker w trzecim sezonie swoich przygód z Minecraft. Oczywiście nie mam tutaj żadnego planu tego, ani screena. Nawet w sumie jakoś niedawno tego nawet nie oglądałem, bo ostatni raz oglądałem ostatni sezon przygód z Minecraft z dobre 3-4 lata temu. Ale to było tak bardzo charakterystyczne, że nie oszukujmy się, nie da się tego zapomnieć i źle tego chyba jakoś odwzorować. Znaczy odwzorowywać nie będę, tylko wzorował się. Odwzorował, a wzorował to są dwie oczywiście różne rzeczy. No więc, moi drodzy, aktualizacja jaskiń nadchodzi. Mega, mega się cieszę. Oczywiście spodziewałem się tego, że 1.17 skupi się na jaskiniach, dlatego też jestem tutaj 30 tysięcy kratek dalej, jedynie spawn mam na moim świecie głównym odkryty. Ale mimo, że ja tutaj uciekłem i spodziewałem się, inaczej, spodziewałem, byłem przygotowany po prostu na to. O, to jest lepsze słowo. Byłem przygotowany na to, że to będzie aktualizacja jaskini, dlatego jestem tak daleko. No i to była bardzo dobra decyzja, ponieważ jak już wrócę na wyspę, na której będę chciał stworzyć swoją główną bazę, mam nadzieję, że to będzie już wkrótce, za maksymalnie 3, no może miesiąc, 3 tygodnie, miesiąc. Że nie będzie to dopiero w lutym, za prawie pół roku. No dobra, pół roku to lekka przesada, za 4 miesiące. Ale generalnie wierzę, że to będzie wkrótce, no to jest szansa, że pod moją wyspą będą już czekały na nas piękne, nowe jaskinie. Jakby się jeszcze okazało, że tam pod wyspą wygeneruje się mi komnata kryształów, to byłoby po prostu fenomenalne. No ale wracając, tak jak mówiłem, spodziewałem się tego, ale jeśli mam być szczery, a będę wobec was szczery, bo czemu miałbym nie być, to ja w to nie wierzyłem. To było tak odrealnione, to było tak niemożliwe wręcz, że mogłaby się pojawić aktualizacja jaskiń, że jak ktoś by mi powiedział, na 100% będzie aktualizacja jaskiń, a tak, na pewno. No ale przecież uciekłeś sobie daleko, no bo jest na to szansa, ale ja w to nie wierzę. Tak mniej więcej by wyglądał taki dialog, jeżeli chodzi o to, co zrobiłem i o to, czy pojawi się ta aktualizacja jaskiń, ale to już nie jest w sferze marzeń, to już nie jest w sferze spekulacji. To, moi drodzy, naprawdę się dzieje. Wkrótce otrzymamy aktualizację, na którą wszyscy czekaliśmy i w którą chyba wszyscy nie wierzyliśmy, że kiedykolwiek się tego doczekamy. Ja wam przypomnę, że już w 2017 roku, kiedy miała pojawić się zapowiedź Minecrafta 1.14, a koniec końców okazało się, że będzie to zawartość dla 1.13, bo na szybko wspomnę, że 1.13 miał skupić się tylko na poprawkach błędów, miał być to technically update, jakoś tak, update techniczny, a dopiero potem mieli wrzucać rzeczy z aktualizacji wodnej, ale postanowili jednak to ze sobą złączyć, no i poprawki błędów pojawiły się w Minecraft wraz z nowościami wodnymi. I już wtedy oczekiwałem, cave update, nie. Rok później zapowiedź Minecrafta 1.14, Village and Pillage, cave update, nie. Rok później aktualizacja 1.16, cave update, oczywiście, nie. I teoretycznie, nie wiem, do 3-4 razy sztuka, bo w tym przypadku 4, to 4 razy sztuka by była, jeżeli chodzi o pojawienie się tego. Ale w tym roku po prostu wręcz w to nie wierzyłem, to tyle razy tego oczekiwałem i się zawiodłem, że chyba naprawdę po raz pierwszy w tym roku zwątpiłem w tej kwestii. I po moim zwątpieniu pojawiła się zapowiedź w końcu aktualizacji jaskiń, która mega, mega mnie cieszy. No i oczywiście będziemy grali sobie tutaj cały czas, oczekując tej aktualizacji. I wkrótce
jednak będę chciał zrobić tak zwaną autostradę w nederze, czyli tą, która służy do szybkiego przemieszczania się przy pomocy łódki oraz lodu, ponieważ myślę, że wkrótce zrobię porządną farmę wiśniaków też, ale żelaza na spawnie, tak żeby ona cały czas działała i żebym ja do spawnu miał dostęp, tylko że z tą uwagą, że na spawnie będę mógł pojawić się tylko i wyłącznie na niewielkim render dystansie, po to, aby nigdzie w okolicy nie odkrywać sobie terenów jeszcze przed aktualizacją jaskiń, tylko dopiero po pierwszych snapshotach. Nie mówię, że od razu pierwszy snapshot i już lecimy sobie odkrywać wszystko. Wszystko zależy od tego, jak szczodrze Mojang nam, że tak powiem, czym nas obsypie w pierwszym snapshocie? Czy tak jak będzie z aktualizacją 1.14, kiedy to, no nie oszukujmy się, ale bardzo skrupulatnie i stopniowo wszystko otrzymywaliśmy. Pamiętam, że ja chyba przy pierwszym snapshocie, no nawet nie myślałem o tworzeniu świata do 1.14, do Snapcrafta wtedy 3 wówczas. Grałem sobie cały czas na Snapcrafcie 2 i takim moim bodźcem, który spowodował, że rozpocząłem kolejny sezon, był pierwszy snapshot z pierwszymi nowymi wioskami i to były wioski takie zwykłe na polanie. I wówczas w takiej wiosce stworzyłem sobie bazę tymczasową. Kto pamięta, wspomnieć w komentarzu, że też to pamiętacie, jak przy pierwszym snapshocie coś takiego zrobiłem. No i potem oczywiście oczekiwaliśmy kolejnych snapshotów z kolejnymi wioskami. Kolejna wioska pustynna, kolejna wioska pojawiła się potem chyba, jeżeli się nie mylę, a możliwe, że się mylę, to była na zimie, potem jakoś była bodajże tajgowa, no i na samym końcu chyba sawannowa była. Ona była najdłużej ukrywaną wioską i najdłużej Mojang o niej chyba nie wspominała, aż w końcu pojawiły się screeny, jak to będzie się prezentowało. I mam wrażenie, że tym razem może być dosyć podobnie. Mianowicie, jest szansa, stety albo niestety, chociaż no z jednej strony powinienem się cieszyć, oczekajcie, bo to są okorowane, ja sobie to zrobię z tego skrzynki. Z jednej strony powinienem się cieszyć, ponieważ będę miał dużo snapshotów do nagrywania, jeżeli będzie to tak rozbite. Z drugiej strony, no wolałbym, żeby większość jaskiń była od razu wyrzucona do Minecrafta, bo wtedy mógłbym sobie tam te tereny od razu odkrywać, chociaż z drugiej strony, znaczy te tereny oczywiście blisko spawnu, chociaż z drugiej strony, nawet jakbyśmy mieli pierwszy rodzaj jaskini, powiedzmy na przykład jaskinia ta z tymi stalaktytami, stalagmitami i stalagnatami, wiecie o co chodzi, z tymi fajnymi, zawsze zapomnę tego słowa, naciekami, o, z tymi naciekami, to byśmy sobie po prostu mogli tu w okolicy co nieco polatać, na przykład, nie wiem, dalej lecieć sobie na minus 50-tysięczną kratkę i tam się bawić tymi nowościami, a dopiero wtedy, kiedy oczywiście pojawią się pierwsze, pojawią się już wszystkie takie najważniejsze rzeczy z aktualizacji jaskiń, wtedy byśmy sobie spierdzielili na spawn i polecieli na moją wyspę, na której już bym mógł sobie wygenerować teren, z myślą o tych wszystkich fajnych nowościach. No generalnie brzmi to, myślę, jak plan i mam nadzieję, że jakoś tak niedługo to będzie. Niestety Mojang dzisiaj, kiedy to nagrywam, dzisiaj, kiedy to zobaczycie, opublikowało, właściwie jeden z deweloperów opublikował tweeta, że niestety, albo i dla niektórych stety, chociaż wątpię, że dla większości będzie to dobra wiadomość, przed snapshotami do 1.17 otrzymamy jeszcze wersję poprawkową dla Minecrafta 1.16 i będzie to 1.16.4, gdzie nie zostaną dodane żadne nowe rzeczy, tylko i wyłącznie jakieś poprawki. Ja może taką swoją szczerą opinię zostawię dla siebie, jeżeli chodzi o to, dlaczego tych poprawek, błędów nie zawrą dopiero w aktualizacji 1.17 w pierwszych snapshotach, bo nie oszukujmy się, ale 1.16.3 nie jest takie ultra niestabilne, naprawdę fajnie da się na tym grać. Poza tym, dlaczego dopiero po zapowiedzi 1.17? Nie mogę na przykład, nie wiem, 2-3 tygodnie temu tego wydać? No nie wiem, to jest Mojang, tutaj ciężko czasem doszukiwać się logiki. Z jednej strony, no mogę próbować zrozumieć, że no gdzieś jakieś ultra duże błędy znaleźli, jeżeli chodzi o 1.16.3, dlatego jak najszybciej muszą stworzyć nową aktualizację, ale z drugiej strony nie słyszałem nigdzie ani na Reddicie, ani w komentarzach od was widzów, żeby ktokolwiek na jakieś mega niestabilne błędy, znaczy niestabilne, wszystkie błędy są niestabilne, na jakieś ultra, albo większość błędów jest niestabilna. No, no, coś, co wymaga jak najszybciej jakiejś aktualizacji. Raczej chyba wszyscy są zadowoleni z wydajności 1.16.3.
Ale czy faktycznie tak jest? No niby Mojang wie lepiej, ale no boli, boli. Boli to, bo wszyscy oczekujemy już pierwszych snapshotów do 1.17, a tu Mojang 1.16.4, fajne, nie? Co, chciałbyś nowej jaskinie? Ciosia nowymi bugfixami. Wiecie mniej więcej, o co chodzi. Ejej, moi drodzy, jak dotrwaliście jeszcze do tego momentu, koniecznie dajcie znać w komentarzu słowem klucz, który no dzisiaj będzie dosyć kreatywnie. Nie piszcie jakiegoś konkretnego słowa klucz, tylko napiszcie w skali od 1 do 10, jak bardzo podoba wam się aktualizacja jaskiń. Może to być komentarz na przykład, nie wiem, powiedzmy 9 na 10 tylko, 9 na 10. Może to być na przykład, uważam, że aktualizacja jaskiń jest 7 na 10, bo... Dowolność pełna tutaj jest, po prostu podzielcie się swoją szczerą, moi drodzy, opinią. Chętnie poczytam wasze komentarze i tego typu rzeczy. Natomiast wracając do magazynu, tak będzie się prezentował tutaj środek. Prawdopodobnie w tym miejscu zamierzam zrobić sobie taką bardziej stację roboczą, czyli na przykład tutaj będą ender chesty, tutaj jakieś kowadełka może jakiś stół kowala, coś takiego, tak żeby tutaj było takie centrum, natomiast tutaj pewnie będę miał jakieś takie różności do posegregowania, a sam w sobie magazyn będzie znajdował się właśnie tutaj na przykład. Myślę, że coś takiego dobrze by mogło się prezentować. Wyobraźcie sobie, tutaj byśmy dodali jakieś świecące rzeczy, a tutaj same skrzynki. Nie chcę tutaj wszędzie zmieniać oczywiście kolorystyki na czerwoną, ponieważ chciałbym zachować tutaj klimat jednak stone'owy, ale co nieco z podłogą też tutaj myślę, że pokombinuję. W takim miejscu jeszcze troszeczkę skrzynek muszę oczywiście, moi drodzy, pododawać i poszukać jakichś świecących bloków. Ale to fakt. Wracając jeszcze do tytułu dzisiejszego odcinka, aktualizacja jaskiń zmienia naprawdę dużo, żeby nie powiedzieć, że wszystko w związku ze Snapcraftem. Cieszę się naprawdę mega. Tak bardzo w to nie wierzyłem, że aż no byłem zaskoczony. Tak jak pewnie rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu nie byłbym zaskoczony, bo bym powiedział jest, jest. No oczywiście cieszyłbym się, ale jaskinie, jaskinie. A tak tutaj no po prostu tak bardzo w to nie wierzyłem, że byłem pewien, że jaskiń nie dostaniemy w tym roku. A jednak bardzo miło się zawiodłem na Mojang. Nie no, oczywiście zawieść się nie zawiodłem. Jestem mega z tego powodu zadowolony, zwłaszcza, że większość rzeczy zaprezentowanych i zapowiedzianych trafia w moje oczekiwania i gusta. No mógłbym się kłócić, czy taki teleskop jednak pasuje do gry, czy też nie. Mógłbym też próbować się wykłócać, czy... No w sumie co jeszcze? Czy taki Warden nie jest zbyt modowany? Znaczy modowany, w sensie, czy nie kojarzy się za bardzo z modami? No bo nie oszukujmy się, taki... Mojang ogólnie jest niekonsekwentny w wielu kwestiach. Na początku na przykład taki model konia strasznie upraszczają, ponieważ jest zbyt szczegółowy, nie pasuje do Minecrafta. A potem dodają takiego Wardena, który również jest mega szczegółowy, ma niesamowicie płynne animacje, aż za płynne. Jeżeli widzieliście klipy, no to... Nie wiem, no ja odnoszę wrażenie, że troszeczkę jest to mało Minecraftowe. Oczywiście nie mówię, że to źle, że czuję Minecraft, a Minecraft się kończy. Absolutnie nie. Bardzo podoba mi się kierunek, w jakim ta gra się rozwija i mam nadzieję, że Mojang będzie cały czas kontynuowało właśnie wspomniany kierunek i nie zmieni tego w najbliższym czasie. Ale jestem przekonany, że wiele z tych rzeczy jeszcze się do premiery, może nawet nie pierwszego snapshota, bo dopiero po pierwszych snapshotach Mojang otrzyma taki prawdziwy, szczery feedback od graczy. Aczkolwiek do pełnego wydania aktualizacji 1.17, która, przypomnę, ma się odbyć w lipcu 2021 roku, czyli grubo za ponad pół roku, 9 miesięcy musimy sobie jeszcze poczekać, no to do tamtego czasu z pewnością wiele rzeczy się zmieni. Jeżeli ktoś ten jakimś cudem odcinek 9 miesięcy później ogląda, może napisać w komentarzu, że o, miałeś rację, jednak się zmieniło sporo względem tego, co zapowiedzieli na Mineconie, albo wręcz przeciwnie, na przykład, o, TGB, jednak nie miałeś racji, trafiło to do Minecrafta w niezmienionej formie, ale na pewno się już do tego przyzwyczaiłeś. No zobaczymy, może ktoś to za kilka miesięcy również będzie, oczywiście, oglądał. Taka też ciekawostka, bodajże Jappa wspomniał na Twitterze, że wszystko, ale to absolutnie wszystko, co związane z archeologią, która, jestem zaskoczony, wywołała dosyć spore kontrowersje wśród graczy. Uważają, że naprawdę gracze uważają, że naprawdę to w ogóle do gry praktycznie nie pasuje. Dowiedzieliśmy się, że wszystkie tekstury i tak dalej są
tak zwanym placeholderem, czyli zastępcze. One nie będą tak oficjalnie w grze wyglądały. Ja wiem, że tam nie dałem glowstone'a. Więc może to troszeczkę niektórych obawy ostudzi, czy ostudzić można obawy, uspokoi może bardziej, uspokoi niektórych graczy i da nadzieję, że jednak to wszystko będzie oficjalnie w grze inaczej, a nie, dałem tu glowstone, inaczej wyglądało. Ja generalnie jestem wbrew pozorom do archeologii bardzo pozytywnie nastawiony. No i chciałbym też uspokoić graczy, którzy boją się, że bardzo łatwo zdobędziemy bloki szmaragdów, bloki diamentów, bo tak było to zaprezentowane na Mineconie. Oczywiście tak nie będzie, bo Mojang chciało nam tylko zaprezentować, na jakiej zasadzie to będzie działało, a nie z jaką częstotliwością te rzeczy będziemy znajdowali. Więc spokojnie, na wszystko przyjdzie czas i wszystkiego się dowiemy i pewnie wkrótce też na tym zagramy. Tak więc moi drodzy, na dziś mam nadzieję... To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten temat, że ten temat, mam nadzieję, dosyć dobrze wyczerpałem. Nie będzie już pytań odnośnie Snapcrafta 1.17 i tak dalej, bo było dosyć sporo wbrew pozorom. Na przykład, dlaczego nie poczekałem do zapowiedzi, albo co jeżeli byłby to update endu, a ja w endzie przecież byłem. Ja to wszystko miałem przewidziane. Jeżeli chodzi o end, mogę już sobie tutaj bez problemu dużo dalej latać w każdym kierunku po elytry i po różne tego typu oczywiście... zbroje, miecze i tak dalej, więc wszystko jest pod kontrolą. Nawet, kurczę, się udało, jeżeli chodzi o tę aktualizację podziemi, przewidzieć to, że może się ona pojawić, no i nawet spierdzieliłem te 30 tysięcy kratek dalej, po to, aby nie odkrywać sobie terenów blisko spawnu, gdzie będzie moja główna baza na tym świecie. Więc moi drodzy, wam naprawdę ślicznie dziękuję za obejrzenie tego dosyć nietypowego odcinka ze Snapcrafta. Kolejne będą już zdecydowanie bardziej snapcraftowe, chciałem powiedzieć ciekawsze, ale może i dla kogoś ten odcinek będzie ultra ciekawy, a takie inne, gdzie zdobywam i przeżywam przygody, zbyt ciekawe nie są. Więc nie będę tutaj rzucał osądów i stwierdzeń, z którymi nie wszyscy mogą się zgodzić, ale generalnie wierzę, że ten odcinek taki dosyć inny od wszystkich wam się spodobał. Jeżeli tak, mam nadzieję, że zostawicie dużo łapek w górę i podzielicie się swoimi przemyśleniami na ten temat w komentarzach, bo ja swoimi na temat 1.17 i ogólnie na temat Snapcrafta na 1.17 podzieliłem się dzisiaj, więc jeszcze raz wam niesamowicie dziękuję, moi drodzy, za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się i cóż, do usłyszenia oczywiście na transmisjach na żywo, które odbywają się prawie codziennie, z wyjątkiem ostatnich dwóch dni, kiedy to live'y się nie pojawiały, ale praktycznie codziennie staram się streamować. No i oczywiście na odcinkach, które wierzę, że będą pojawiały się raz, maksymalnie dwa razy w tygodniu, ponieważ chyba nie chcecie codziennie odcinków. Chyba, że to pytanie retoryczne, no cóż. Wierzę, że na pierwsze snapshoty do 1.17 poleci niezły maraton związany z tą serią. Jeszcze raz dzięki, trzymajcie się, cześć. I ciekawostka, tutaj sobie zbieram mój drop z gunpowderu, kiedy to creepery giną same z siebie od grawitacji. Takie, troszkę zautomatyzowanie tego.